Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken. Dzisiejszy odcinek z Eurotrack Simulatora jest tym, no też przez was niektórych, oczekiwanym odcinkiem, który obiecywałem od paru odcinków, w którym po pierwsze zdam wam relację z levelowania tego konta, powiem co robiłem, czego nie robiłem, dlaczego, pokażę wam jakieś tam swoje postępy oraz oczywiście Zainwestujemy kolejne pieniądze, czyli tutaj mamy do wydania 10 milionów złotych. Więc po kolei, zaczynając od tego, że w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, kiedy wrzucałem odcinki, jak mogliście też zauważyć, specjalnie na tym koncie nie levelowałem, mimo że nagrywałem odcinki. No i dlaczego? Między innymi dlatego, że jak widzicie, mam tutaj włączony event świąteczny Christmas Winterland, i na tym evencie się skupiłem. Zrobiłem o wiele więcej kursów niż tutaj było do zrobienia, no myślę, że łącznie ich koło 25 pewnie już było. Jak można zauważyć, to Wam pokażę też w dzienniku dostaw, no to jak sami widzicie, no te dostawy są płatne między 14, 16, 15, jak 20 dostaniecie tysięcy za jakiś kurs, czy 30 to już jest huk. Przypuszczam, że więcej jak 34 tysiące za taką dostawę tutaj nie, nie uświadczycie. No, i jak widzicie, EXP 200, 100 to są po prostu takie żenująco niskie EXPA 107, 144, 68. Także no nie mogłem, nie miałem prawa awansować robiąc te dostawy. No bo po prostu, jak widzicie, ja to robiłem bardziej dla przyjemności, że zresztą macie odcinki z tego na kanale. Natomiast macie też odcinek na kanale, w którym zrobiłem swoją dotychczas rekordowo długą trasę gdzie widzieliśmy odzież ze Stambułu do Sztokholmu. Jest cały odcinek, który o dziwo Wam się bardzo spodobał, mimo że jest potwornie długi. Także bardzo mi miło, drodzy widzowie, że się takie odcinki dłuższe też przyjęły i, i że chcecie takie dłuższe odcinki, więc pewnie taki raz na jakiś czas taki dłuższy odcinek bez jakby pauzowania będzie się pojawiał. I jak widzicie w tym odcinku... Na koniec, no, który wykonałem to zlecenie. Już tam nie chodzi o kasę, bo to może nie jest jakaś rekordowa kasa te 325 tysięcy, ale chodzi o EXP, który naprawdę fajny 4 i prawie 4,5 tysiąca Expa. Po tym odcinku wbiłem kolejny level. Wczoraj również zrobiłem sobie kurs, to była chyba właśnie ta Lemoniada, to był chyba ten kurs. Na 1800 km, a mi się wydawało cały czas, że jak brałem ten kurs, to miał ponad 2000 km. No nie wiem, może coś tu się zbugowało, może tak jest. Może mi się w głowie zbugowało. Wiecie, okres świąteczny, przejedzenie, może też się tak objawiać. Natomiast tak, faktycznie, wczoraj nagrywając ten odcinek, byłem dosyć, dosyć zmulony, szczególnie, szczególnie ten, ten odcinek z tym z tą długą trasą, bo faktycznie taka pogoda jakaś była senna przez te wiatry. I ciężko mi się strasznie jechało, to było podwójne wyzwanie, ale odcinek macie, więc tutaj nie ma co jakby do tego nawiązywać. Kto chce, to sobie po prostu obejrzy. Natomiast wracając do tematu, wczoraj sobie również taki kursik zrobiłem, 2000 expa ponad weszło. No i bardzo fajnie levelowałem znowuż o, o jeden level wyżej. Obiecałem Wam również pokazać mandaty, jak widzicie mam ich całkiem sporo i kwota za mandaty jest, tak jak mówiłem, no niestety można by już za to ciężarówkę kupić. No, życie. Życie natomiast tak jak całkowicie do większości tutaj tych wykroczeń się przyznaje tak te wypadki to jest jakaś jedna wielka porażka, bo przynajmniej połowa wypadków co często też widzicie na odcinkach no niestety, wynika z tego, że ktoś we mnie wjechał i ja dostałem mandat. Także tutaj Eurotrak nie jest idealnie. Idealnie niestety co do tych przepisów. Jakoś zoptymalizowany. Ja rozumiem, że jeśli ja w kogoś wjadę, ja kogoś zahaczę, to ten mandat mi się należy, ale często były takie sytuacje, że po prostu jadę sobie spokojnie, gościu zmienia pas, wjeżdża we mnie, jeszcze ja za to dostałem mandat. Także to jest masakra. Tutaj, tutaj połowa mandatów niestety jest niesłuszna. Jeśli chodzi o moje kursy, to tutaj nie ma co wielce przeglądać, natomiast to jest też to, co, na co zwracam uwagę. Jak widzicie, że staram się tą mapę odkrywać. No. 30% prawie odkrytej mapy nie jest jakoś dużo. Zobaczcie, że jeszcze miast, nawet no połowę w zasadzie dopiero mam odkrytych. Krajów jeszcze wszystkich nie zwiedziłem, które mam dostępne. Także z pewnością będę chciał to um, zrobić. No i chciałbym pewnie te um, również punkty widokowe wszystkie zaliczyć. Także to tutaj jakby tyle, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o zdolności, to właśnie wbijając te dwa levele o dwa... Punkty od rangi sobie wzmocniłem tutaj tą ekologiczną jazdę, żeby troszkę na paliwie zaoszczędzić. Dostawę na czas całkowicie jako ostatnią będę levelował. Myślę, że teraz troszkę podleweluję te ADR-y, chociaż jakby one mnie jakoś tam nie kręcą, ale też z czasem z cysterną fajnie będzie pojechać. No, jedyne co mogę powiedzieć odnośnie tych ADR-ów, może dlatego mnie one nie kręcą, że ja mam tego moda, który daje realistyczne nazwy firm. Stacji benzynowych i tak dalej. I ten mod też jest troszeczkę, słuchajcie, niedopracowany, bo często jest tak, że jedzie cysterna yy, np. Na z napisem Audi. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć cysternę z napisem np. Na no bo Auchan ma jakieś tam swoje stacje benzynowe przy, yy, przy marketach, natomiast już nie jestem w stanie całkowicie zrozumieć cysterny z napisem Audi czy IKEA. Z tego co wiem, IKEA chyba stacji benzynowych nie posiada. No ale to taki mały szczegół, nie? Już nie czepiajmy się detali. Natomiast ADR -y raczej sobie sprawdzę też do końca tą ekologiczną jazdę, a dostawę na czas ostatnią. Jakby się ktoś pytał dlaczego? Dlatego, że moja polityka rozwoju tego konta jest taka, że staram się brać też takie dostawy, żeby tam się przekimać w czasie tych dostaw. Jeżeli jest taka możliwość, wiadomo, że dostawy pilne nie masz czasu spać, ty masz po prostu szybko dojechać. Oczywiście, jako forma wyzwania, znów wydaje się to być ciekawą opcją na odcinek i na wyzwanie, natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi o zarabianie, jest to kiepska opcja, dlatego że ja staram się przesypiać, aby moi, moi pracownicy widzowie w tym czasie zarabiali. No pokażę wam swój garaż, bo też wam o tym mówiłem od paru odcinków i też was to zaciekawiło. Mam kilkanaście już garaży, 13 dokładnie. To dosyć dużo, słuchajcie spinania się. Żeby osiągnąć ten poziom tych garaży, tych ciężarówek, naprawdę musiałem się mocno spinać, pilnować tej swojej polityki wspania, że tak powiem, też robić kursy i pilnować, żeby pracownicy odpowiednio levelowali swoją drogą właśnie do pracowników, też w tym odcinku zajrzymy za chwilkę, bo to mówiłem w poprzednim odcinku, że będziemy prawdopodobnie zwalniali część pracowników, którzy nie przynoszą dochodów. Także za chwilkę do tego. Zajrzymy. Tak jak Wam mówiłem, ja to zrobiłem dla przyjemności i ktoś z Was pewnie napisze komentarz, że to zupełnie nie jest nieekonomiczne, nie i oczywiście ja się z tym w 100% kochani zgodzę. I również słuszna byłaby uwaga, że tutaj mogliby tymi ciężarówkami jacyś pracownicy jeździć. 100% racji, natomiast ja potwierdzam jeszcze raz tą teorię, którą sobie założyłem. Kupiłem garaż typu Warszawa tylko dla siebie. Widzimy, że jest on na minusie, to znaczy, że ja jestem szkodnik i ja generuję straty, no może przez to, że jeździłem właśnie dużo do Świętego Mikołaja ostatnio, lub też naprawiałem ciężarówkę, no bo jednak pod odcinki parę razy tą ciężarówkę musiałem gdzieś tam uszkodzić, widzieliście na odcinkach. Także chcę mieć swój garaż tylko dla siebie i tutaj swoje własne ciężarówki. I jak wiecie, w tej ciężarówce mam Ty w tej ciężarówce, w tym, w tym garażu mam Volvo, w którym jeżdżę najczęściej. I tutaj też odpowiadając na Wasze pytania, najczęściej jeżdżę Volvo, dlatego że założyłem sobie takie wyzwanie. Mam taki challenge, którym postanowiłem, że będę starał się jak najszybciej w tym Volvo osiągnąć przebieg 100 tysięcy kilometrów. Obecnie to Volvo ma 36 tysięcy przebiegu. Mi by bardzo zależało, żeby to Volvo miało jak najszybciej długi, długi, długi przebieg. W postaci, w postaci 100 tysięcy kilometrów. Wiadomo, że kiedy to nagrywam, mamy 25 grudnia, czyli do końca roku już nam wiele czasu nie zostało. Także no, oczywiste jest to, że nie uda mi się wbić tego do końca roku. Myślę, że jakbym miał tak deklarować, patrząc realnie, ile czasu mogę na Eurotraka poświęcić, a często też jest to, to co jest na odcinkach no to myślę, że te 50 koła przebiegu, czyli połowa celu będzie do końca roku spełniona. Mam też skanie, którą na jakimś odcinku jechałem, ale za bardzo Wam jej też nie chciałem pokazywać. Jak widzicie, chyba to było gdzieś do Świętego Mikołaja, bo przebieg jest no, 95 km. Manem zrobiłem niecałe 3000 km. Widzieliście Mana na odcinkach. Jedyne auto, którego nie przemalowywałem inaczej, bo yy, no nie chciałem, żeby wszystkie były w ten sam deseń robione. Chociaż to malowanie polskie mi się bardzo, bardzo podoba. Kupiłem Mercedesa. Na razie tylko mogę Wam to tak powiedzieć, a prezentację tych aut drodzy widzowie, zrobimy sobie w następnym odcinku, bo tak też obiecałem. Pierwsze, co zrobię, aby siebie nagrodzić za myślę, że dosyć wytrwałe, wytrwałe jazdy, wytrwałe realizowanie tych, tych mało opłacalnych eventów świątecznych, to będzie kupienie kolejnego auta. Kolejnej ciężarówki. Na pewno nie będzie to Renault, bo ja jakoś jestem bardzo sceptycznie do Renault nastawiony. Po prostu mi się ono nie, nie podoba, nie czuję. Skoro mamy Volvo, mamy Scania, mamy Mercedesa, mamy Mana, zostaje nam albo DAF, albo IWEKO, ponieważ mamy pięć miejsc w garażu, możemy kupić tylko jednego. Zasadniczo do samego IWEKO jestem dość sceptycznie nastawiony, ale mimo wszystko zajrzyjmy, co my tu mamy. Mamy w zasadzie tylko dwa IWEKO do wyboru. I jakby już widząc jak one wyglądają zewnętrznie, jakoś powiem Wam szczerze, nie chce mi się dalej e, tematu drążyć. Jak jest w środku? Zobaczmy sobie DAFA, bo to jest jedyna opcja. No, DAFy już są OK. Oczywiście pewnie bym kupił. A jeszcze nie mam 29 poziomu. No kurczę, ja bym chętnie tego DAFa sobie kupił. Nie mam 29 poziomu, no to nie wiem, czy nie poczekamy, drodzy widzowie, sobie. On tutaj jest troszkę taki wyższy, ale jest ładniejszy od tego. I tak patrzymy, oczywiście, nie mówię jeszcze, a ten też jest całkiem spokojny. Zbiornik 1200, moc silnika 449. Powiedzmy, że ten moc, moc silnika nie ma większego znaczenia, bo, bo my i tak to przerobimy. Ten jest lepszy, chyba że sobie tego DAFA kupimy. Całkiem spoko. Ten pomarańczowy się wydaje być. A ten. 530-800 litrów. Nie no, to już weźmiemy taki, co ma duży bak paliwa. To 1400. Dobra, weźmy tego. Tu niestety nie możemy sprawdzić, jakie są możliwości w tych dafach, ale 29 poziom. A ja mam który? 20. U, to zanim ja osiągnę, to jeszcze troszkę mi czasu, z... pewnie też do końca roku to wbiję. Dobra, kupmy tego dafa. Wiecie, sprzedać zawsze można. Ok, kupmy dafa, zobaczymy. To tak sobie dla przyjemności po prostu kupuję. I tak mówię jeszcze raz, jeżeli ktoś z Was chciałby powiedzieć, że to jest marnowanie pieniędzy, no pewnie w jakiś sposób jest, ale wiecie, ja to robię dla przyjemności, tak? No, taki spoko dafik. Ja to słuchajcie, robię dla przyjemności, nie będę, wiecie, wszystkim się spinał to jest jakby nie patrzeć tylko gra i mimo że często wam mówię ładunek ciężki manewrowość nie spada nierówny teren dobra no nie to to weźmy to to weźmy to no nie tutaj nie dobra to tylko to się zmienia wiecie ja tego też tak nie traktuję no mam te 10 milionów i ta kasa już dobrze wiemy że będzie leciała oj tutaj widzę że więcej jak 530 koni niestety ten dafik mieć nie będzie u la la la, to to nie będzie zbyt mocny dafik niestety. To ja nie wiem, czy jest sens go kupować, widzowie. Zazwyczaj biorę skrzynię biegów na możliwość spino no dobra, to by było spoko, no ale 530 koni, jak ja jeżdżę Volvo, które ma 750, Daf ma 600 coś. No dobra, możemy mieć słabsze jedno auto, ale z drugiej strony on teraz tak mi się, jak, jak zobaczyłem ten silnik, słuchajcie, u-u-u, wnętrze też takie. Niezbyt fajne. No to już by było lepsze. Tak, akurat to z tym drewnem, tak mi się. A nie, nie, czekajcie. To z tym drewnem akurat mi tak ekskluzywne. No ekskluzywne to jeszcze. O, ekskluzywne to mi się podoba. No właśnie, to mi się podoba. Okej. Okay. Muszę się zastanowić, czy kupować tego Dafa. Jak mam być szczery. Kolor, wiecie co? Właśnie powiem wam, że kolor bym sobie chyba zostawił. Nie, no Polski raczej. Znaczy Unia nie jest źle, ale Unię to na czepy możemy robić. Tutaj tych malowań polskich to wszystkie mamy podobne, więc. To mi się akurat malowanie nie podoba. Te raczej coś w ten deseń, ale to wszystkie mamy i to w tym momencie to będzie tak samo wyglądało jak Volvo. Ja sam tych aut nie rozróżnię. Malowanie na DAFA tak średnio. Każdy ma tam swój gust. Wiecie, o gustach staram się nie dyskutować. Każdemu się co innego podoba. Ale jeżeli już miałbym być szczery, to myślę, żebym zostawił ten oryginalny bądź. Nie, pomarańczowy myślę lepszy. Dobra, zostawmy. Tu nie ma co. Jeżeli już miałbym go kupić, to. Zobaczmy, jakie tutaj można ewentualne dodatki dać. O, takie coś. Zaraz zobaczymy, czy ten DAF nam się. Nie, no to jest brzydkie, jak spychacz wygląda. Zobaczymy, czy coś tego DAFa można tutaj fajnie. Hmm. Kurde, nie wiem. Tego znaczka dafa bym raczej. Słuchajcie, nie chciał zakrywać. O, jak już to, to może coś. Ale to takie. Zaraz powiecie, że maruda jestem. O! I pewnie będziecie mieli rację. Różowe nie, ale fioletowe. Tak. Nie wiem. Tak jakoś ten DAF do mnie jeszcze nie przemawia. Myślę, że tak sobie sprawdzę, ale myślę, że. Myślę, że chyba poczekamy. Aż tak nam się nie spieszy z tym, z tym DAFem. Bo możliwe, że tamten, o którym... O, to to ze światełkami. Ja bym chciał ze światełkami. Wiecie, może się okazać tak, że. Hmm. Może się okazać tak, drodzy widzowie, że po prostu... Mi nie jest to do niczego potrzebne w tej chwili i to tak sobie dla, dla, nie wiem, frajdy chcę kupić jakąś tam ciężarówkę, ale myślę, że ona mi nie jest chyba do niczego potrzebna i, i może lepiej będzie poczekać. Chyba będzie lepiej poczekać a na, na tego droższego DAFa, który może mieć mocniejszy silnik. Nie wiem, jakoś mi się ten DAF tak nie podoba. To tak na szybko jakąś konfigurację robię, że zobaczmy co we wnętrzu, ale... Wnętrzu, jak widać, tutaj nie ma zbyt. O, 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 o! O, no, 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 no. Nie ma tu jakiejś takiej, tu są pewnie tradycyjnie te dodatki wszystkie. Tu można sobie też coś, jak widać, postawić, nie wiem, jakiś kubek na przykład. Tam, okulary, tutaj pewnie gaśnica tradycyjnie. Ostatnio gaśnica na topie. Hmm. Spoko, wnętrze w tym dafie jest nawet spoko. Tylko na razie, na razie powiem wam, że chyba go zrezygnuję z niego, bo chyba, że, że po prostu możesz, drogi widzu, napisać. To jeżeli tak, to kupię tego dafa. O, umówmy się inaczej: jak widzowie napiszecie w komentarzach, żebym tego dafa kupił, to ja go po prostu w następnym poza odcinkiem dam wam tam, nie wiem, 24 godziny, żebyście mogli komentarze zostawić, bo tyle potrzebujecie zazwyczaj. Jeżeli tak będzie, to gdzieś tam w następnym odcinku wam po prostu pokażę, że go kupiłem. Tak się umówmy, bo wydaje mi się, że ja bym proponował poczekać do 29 levelu. Niech to będzie takie, wiecie, wyzwanie, żebym szybciej wbił ten 29 level i wtedy kupić tego DAFa. Czyli rezygnujemy z ciężarówki dla siebie, bo wiadomo, Iveco mi też odpada, Reno odpada, więc tylko zostaje nam DAF. Natomiast, moi drodzy, mieliśmy przejrzeć również kierowców. Bo na to się umawialiśmy. I idąc tą metodą, że zwolniamy tych, którzy mało zarabiają, to musiałbym, kochani moi drodzy, siebie zwolnić. No, musiałbym zwolnić siebie, bo jestem na minusie. Ale tu Mateusz. Długodystansowiec może by mu trzeba. Delikatny ładunek teraz niech ma, bo tu nie ma nic. Natomiast pokaż log. No zobaczcie, Mateusz trzy razy na minusie. Gdzie te kursy na plusie też nie są za bardzo, także puste palety, co on wziął za zlecenie, jęczmień wiózł i jeszcze jest na minus, tysiąc kilometrów. Szkoda, że nie można w większości, słuchajcie, jakoś zobaczyć szczegółów tego, bo tego na przykład nie rozumiem, że gościu jedzie tysiąc kilometrów i jest dwa tysiące na minusie. Hmm. No to co on wziął za zlecenie? Gaugan jeden, albo jak mi uszkodził ciężarówkę i szkoda, że tu nie ma takiego, ja nie widziałem, no chyba, że widzowie, jeżeli ktoś z Was wie, jak u pracownika sprawdzić bo mamy tylko możliwość tego loga, tak? I, I widzimy, tutaj jest ogólnie napisane, że jechała i jest na minusie. No dobra, tu nie miała może towaru, ale ja bym chciał zobaczyć więcej szczegółów tego pracownika odnośnie danego mm, zlecenia, jak, jakaś, nie wiem, historia naprawy ciężarówki. To może to tutaj gdzieś jest? O, nie, sprzedaj. Dystans w trakcie zlecenia, no dobra. No zobaczcie. No i ten Maksymilian, bez zlecenia, zrobił mi 2000 km, więc on dla mnie powinien być. Tylko tu nadal nie mamy, ile on na naprawę wydał, ile na paliwo. No na paliwo to się możemy domyślać, że skoro ze zleceniem zrobił 4300 km, a bez zlecenia 200, no to jak dla mnie gościu jest do, do, do. Wiecie, jak dla mnie gościu jest do zwolnienia. Dobra, na razie nie widzimy tutaj kierowcy, który by dawał, wiecie, totalny minus poza mną, więc ja bym, może im to, wiecie, podarował. Niektórzy tu już mają na full. Też dawno nie przeglądałem tych pracowników, jak mam być szczery. Tutaj długodystansowca gościu wyrobił, więc może ładunek o wysokiej wartości. No, Markus jakoś tam zarabia. Pierwsze zlecenie, kiedy zaczynał, miał jeszcze słabe, a teraz. Już jakoś tam zarabia, no może nie jest to wiecie, jakoś dużo kasy, no ale nie jest to na minusie, nie? Także spoko. Kolejny, długodystansowca zrobił, niech ma ładunek, niech ma delikatny ładunek tu. No jedno zlecenie mu się zdarzyło na minusie, wiecie, nie bądźmy tacy znowu surowi, nie? Yy, tutaj ma pani ładunek o wysokiej wartości, może jej jednego delikatnego ładunka. Yy. Spoko. Też widzicie, nie ma jakiegoś tam minusa. Tu jest długodystansowiec. Dobra, niech na razie ma tego długodystansowca, ta pani. No, tutaj też tragedii nie ma. Widzicie? I warto właśnie tak sobie, sobie tutaj przeglądać. Filip. No, Filip raz mu się zdarzył minus, no ale wiecie, raz mu się zdarzył minus, to każdemu się może zdarzyć. Gdybyśmy mieli tak sprawdzać, ile ja mam na minusie, no to byście się za głowę chwycili. No ten coś mi długo tego długodystansowca wyrabia, ale też mu się tylko raz minus zdarzył, więc tutaj jest ładunek o wysokiej wartości. No dobra, niech na razie i to podkręca. Też raz mu się zdarzył minus. Tutaj pani ma delikatny ładunek, to może też o wysokiej wartości. O, Lęka nie ma w ogóle minusów. Chyba zacznę nagradzać, słuchajcie, yy, tych pracowników, którzy, którzy w ogóle nie mają minusów, i będę im chyba ulepszać ciężarówki. Ale na razie nam to, yy, na razie nam to do niczego nie jest potrzebne, dobrze widzowie? To co my zrobimy? Yy, zakup garażu. Ja sobie, słuchajcie, od razu, jak wiecie, bo wam mówiłem o tym. Ja sobie od razu często te garaże kupuję na 5 miejsc. Już na tym etapie aż tak. A zresztą było tym odcinek, możecie sobie zobaczyć, bo oczywiście opłaca się bardziej na 3 miejsca kupić. Ale jakby na tym etapie ja już tak tego nie liczę, bo wiem, że to, to i tak na siebie zarobi. Wiecie co? Helsinki niech będą we Finlandii. Duży sobie kupmy. Na razie kupimy jeden garaż, bo on też nie chcę przeinwestować. Helsinki. No i oczywiście ciężarówki. Na razie nie będziemy się pakowali, moi drodzy. Oczywiście w żadne ciężarówki używane nie ma opcji. Tradycyjnie kupujemy pracownikom Volvo, dlatego że ono jest najtańsze. Na razie jak widzicie też niczego nie personalizujemy. A Warszawa do siebie bym kupił. Gdzie ja to kupiłem? Tu, Finlandia. Czekajcie, bo już mi się kraje mylą. Szkoda, że za jednym kliknięciem nie można od razu pięć ciężarówek zamówić. Bo takie coś, według mnie czegoś takiego brakuje, że od razu bym kliknął liczbę sztuk. Jeżeli przecież jest to w tej samej konfiguracji, ta sama ciężarówka, że od razu bym zaznaczył pięć sztuk i od razu by mi przeniosło. Tak, muszę klikać. No, ale co zrobisz? Myślę, że jeszcze jeden garaż kupimy, ale to zaraz się okaże. Pamiętajcie, że czasami takie ruchy warto robić w sposób wyważony, ale to też dlatego, że jest to na przykład zależne teraz od tego punktu, za który się weźmiemy. No, ten pan ma tu ładnie rozwinięte te umiejętności, typu delikatny ładunek, mimo że nie ma długodystansowca, ale myślę, że on go bardzo szybko wyrobi. I on też myślę, że na siebie zarobi. Tylko będziemy musieli mu zaznaczyć tego długodystansowca, więc myślę, że jak najbardziej tak. No, ten też ma te umiejętności. Myślę, że jest spoko, Ten, ma, ten nadrabia, ale dobra, to ich obu zatrudnimy. A ich słuchajcie, obu zatrudnimy. Tak jak mówiłem, ważne, żeby najlepiej, jakby ktoś długodystansowca chociaż miał na dwa. Tak jak właśnie ten, którego zatrudniliśmy. Poprzedni nie miał nic, ale miał, nadrabia bardzo tymi. Delikatnymi ładunkami, i to też ma dla mnie znaczenie. Im możecie lepszego pracownika zatrudnić, tym lepiej. No, może jakąś panią zatrudnimy, ma jedno oczko długodystansowca, ma delikatny ładunek, ma dostawę na czas, spoko. Staram się, można by kiedyś spróbować, wiecie, stworzyć garaż, w którym będą same kobiety, bo tak ogólnie, żeby wszędzie zatrudniać na przykład same kobiety, no to to jest raczej nierealne, jeżeli patrzymy pod ekonomią gry, nie to nie ma nic absolutnie z płcią wspólnego, co bardziej chodzi o to, że wykluczacie wtedy przynajmniej połowę pracowników potencjalnych, nie? Tutaj tak jeszcze sobie przeglądam. Widzicie, przybyło mi troszkę tych agencji pracy, bo odkryłem chyba z trzy w międzyczasie, od, czy, czy nawet więcej, także... No, ciężko jest mi się tu zdecydować, moi drodzy. No Pewnie to bym zatrudnił Anetę, takie polskie, chociaż Marian. Nie, no, Marianne to nie jest Marianna. Zatrudnijmy Anetę. Dobra, także do Helsinek. Jak widzicie, już, już nie mamy za dużo wyboru, jeśli chodzi o pracowników, dlatego też mówiłem, że z tym zakupem kilku garaży naraz to się trzeba mocno, mocno zastanowić. A no i zarządzanie kierowcami, wtedy sobie wybieramy tutaj ja sobie zawsze segreguję. Widzę, że tu są Helsinki. Oczywiście, jak widzieli, widzicie, nie kupiłem im własnych naczep. Tutaj damy wszędzie, myślę, że... Na długodystansowca. Tak, tak. Pięciu. No to może jeszcze jeden garaż. Myślę, że nie zaszkodzi widzowie. Tak możemy sobie zaszaleć. Żeby jeszcze jakiś tam jeden garaż sobie kupić. Tak myślę tylko gdzie. Czy gdzieś w Anglii, czy gdzieś tutaj. Może tu. I tak patrzę, wiecie, patrzę, żeby one, nie wiem czy wy zwróciliście uwagę, ale patrzę, żeby... O, może koszyce. Gdzieś tutaj jest tak strasznie pusto. Musiałbym... O, może Bratysława. Tak, Bratysława byłaby spoko. Staram się, słuchajcie, jak widzicie, żeby te garaże były porozrzucane, tak? Żeby nie były tak jakoś obok siebie. Mm, to też zależy wtedy od, od, od dostaw. Do... O nie, nieużywane, co ja kliknąłem. Chociaż aż mnie kusi, żeby gdzieś tam na próbę kupić te używane, ale no to wiecie, to. To, 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 już, to już przerabialiśmy. Zarobiły niektóre na siebie w sam raz i. Przez to też yy, tak naprawdę udało mi się tą flotę tak ładnie, wiecie, rozbudować, bo najpierw troszkę mieli używane i było spoko, nie? nie musiałem wydawać, a wiecie, teraz w momencie, kiedy już, no, te zarobki są na jakimś tam poziomie, no to mogę sobie kupować takie. Oczywiście, słuchajcie, yy, jeżeli pracownik będzie mi fajnie zarabiał, fajnie jeździł, to ja z miłą chęcią i też porównamy sobie to. Może od tym nagram odcinek wtedy. Czy pracownik, któremu. Bo ta, ta ciężarówka to volvo, fabrycznie ma tylko 420 koni, nie. Ja też zwracałem na uwagę na cenę. Jest to najlepsza ciężarówka na początek dla pracownika, bo już tańszej nie kupicie. Żadne, żaden Mercedes, nic innego. Jest to najtańsza, ale też zobaczcie, oprócz miarę normalnego silnika, bo uwierzcie, że niektóre mają mi po 300 koni, inne ciężarówki. Tak bardzo ważna rzecz, na którą zwracam uwagę, czyli ma to związek z czasem, w jakim pracownik dostarczyć tą dostawę, to jest zbiornik paliwa. I na to szalenie zwracam uwagę. Czekajcie, czy ja w końcu kupiłem tyle tych ciężarówek czy nie? Bo już się zagubiłem. Tak Gadam, gadam, a mam wrażenie, że coś pominąłem. Nie, zakupiłem pięć. okej, okay. Dobra. No i jeszcze pięciu pracowników. Jak widzicie, nie kupuję im naczep. Więc zmierzając do, do sedna tego, co chciałem powiedzieć, zrobimy sobie, kochani, taki test. Jak wy wiecie, to też nie piszcie w komentarzach. Yyy, dajcie mi przetestować, przekonać się na własnej skórze. A mam na myśli to, że hmm, chcę sprawdzić, czy jeżeli pracownik ma ciężarówkę, powiedzmy, najsłabszą i, i na niej dobrze zarabia, czy jak ulepszę mu tą ciężarówkę na lepszą. To będzie zarabiał więcej? Znaczy wiadomo, że to jest od rank zależne, bo zaraz by ktoś z was napisał, że to jest od rank. Oczywiście, oczywiście, że tak. Ale chcę się powiedzieć, ja chcę się po prostu tak wiecie przekonać, yy, czy to może mieć wpływ na jakieś zlecenia. Yy, bo wiecie, ja różne zlecenia sobie wybieram, a może pracownicy, nie wiem, bo często jest coś takiego, że yy, pracownik nie mógł znaleźć zlecenia, nie? I wtedy jesteście na minusie. Jesteście, słuchajcie, na minusie. Ja tu jestem widocznie okropnym szefem firmy transportowej, bo bo tutaj taka jedna pani mi wyskoczyła, której bym w życiu nie zatrudnił. Natomiast, słuchajcie, właśnie, czego mi na pewno tutaj brakuje, to może w możliwości, żeby, o właśnie, o niej miałem, o niej miałem na myśli. Takiego spedytora. Też byłoby fajnie, gdybym ja na przykład miał możliwość przydzielać zlecenia pracownikom i jakby, wiecie, nie byłoby wtedy tego, że pracownik nie mógł znaleźć zlecenia. Że ja bym im, wiecie, taki, takie zarządzanie, taka spedycja, na pewno byłoby to czasochłonne, ale wydaje mi się, no przecież w tych dużych firmach transporto transportowych jest przecież spedytor, który im zlecenia daje, to nie jest tak, że pracownicy sami biorą, więc ja bym z miłą chęcią yy, się ucieszył, ja bym się bardzo ucieszył, gdyby, gdyby Eurotrack taką też opcję wprowadził, tak, że wy możecie być spedytorem, czy tak jakby mieć jakby takiego pracownika spedytora i, i tam zarządzacie po prostu wtedy kursami swoich, mm, swoich ciężarówek, tak generalnie pracowników ja naprawdę bym się z tego bardzo ucieszył to była teraz Bratysława z tego co pamiętam dobra dajmy tutaj długodystansowca no i to są chyba działania na dzisiaj wszystkie takie jeśli chodzi o moje sprawozdanie dla was mojego rozwoju jak widzicie ja im tutaj nie kupuję naczep yy... Swoją drogą zauważyłem, że to nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Póki co na razie zatrudniam tych pracowników. Zobaczymy, jeszcze sobie zobaczymy kto w ogóle najwięcej za kilometr zarabia z tych wszystkich pracowników. Jest to Dominik, który jest w Poznaniu. Nie ma na naczepy, bo śpi. 73 zł za kilometr. Ilona Norymberga, no tak, ale ona ma na full. Nie wiem czy przypadki, ja już nie pamiętam w których miastach. Znaczy to by musiał wejść do. do, Ejku, widzicie, to jest takie dosyć skakanie, tak? O co mi chodzi? Zobaczcie, moi drodzy. Zarządzanie naczepami. I chodzi mi o to, że tutaj widzicie garaże. To są tylko naczepy, które wy macie. Więc na pewno widzimy, że mamy w Turynie naczepę, no w Warszawie są, bo to są moje, tak, z Stambuł, Poznań, Norymberga, aha, czyli Norymberga i Poznań mają, dobra, Berlin, Amsterdam. I reszta garaży, których mam, pracownicy nie mają naczep. Czyli jeżeli się pojawiła Norymberga i, to było tutaj sprawdzane, nie? Norymberga i Poznań, Amsterdam z tego, co pamiętam też, no i Berlin. To zobaczcie, na samej górze Najlepiej zarabiający pracownicy u mnie to są ci, którzy jednak w garażach mają naczepy. I to jest też jakby takie podsumowanie tego testu, który robiłem, czy pracownikowi trzeba kupować naczepę, czy nie. No to macie odpowiedź. Oczywiście nie musicie, zobaczcie, tu jest masa garaży, gdzie tych naczep nie ma, ich zatrudniłem dopiero co. Nie musicie, coś tam, coś nie coś będzie zarabiał. Ale jednak się okazuje, na przykład zobaczmy sobie log Dominika. No zobaczcie, Dominik nam minusów nie zrobił. Zobaczmy Ilonę Norymberga. Też nam Ilona nie zrobiła minusów. Zobaczcie, widzowie, i to się okazuje. Wstępny gościu, Poznań, czyli, i zobaczcie, jakie tu są też kwoty. Wiadomo, oni są już wylewelowani, to jest inna sprawa, ale ci, którzy mają naczepy w Amsterdamie, pamiętam, one też są. Widzicie? Niech to będzie jako takie podsumowanie tego, co mówiłem w odcinku. W sumie powinienem tak osobny odcinek wrzucić zasadniczo. To może jeszcze nagram? Widzicie? Wszędzie, gdzie naczepy na pewno są. Może tych kursów oni nie mają dużo, ale każdy kurs jest dosyć opłacalny. I przede wszystkim ja tu nie widzę kursu, który dałby minus. Czyli. Odpowiadając właśnie też na wasze pytania. Widzicie? I teraz Sarajewo prawdopodobnie na naczepy już nie ma, jeśli dobrze pamiętam. No, ale tu już nie jestem pewien z tym Sarajewem. Do końca. Berlin na pewno na naczepę ma. Widzicie, nie ma minusów. Ja nie mówię, że to musi być jakaś reguła w 100%, tak? Ale jak widzicie, ja nawet słuchajcie, zaraz się prześpię z trzy razy i zobaczymy, na ile to się tam coś może zmienić. Bo dawno, że tak powiem, nie spałem i sprawdzimy. Jeszcze wam nagram o tym odcinek, ale mój wniosek póki co wy wychodzi na to, że jednak ci pracownicy, więc oczywiście, jeśli na początku no, chcesz kupić garaż, chcesz, żeby pracownik coś tam levelował, coś tam zarabiał, to spoko, kupujesz mu ciężarówkę, on już tam sobie jeździ, ale musisz mieć przed oczyma to, żeby w miarę możliwości doinwestować, dokupić naczepy. Czyli słuchajcie kiedy uzbieram, no nie wiem, z 5 milionów albo z 10, mam nadzieję, że to się w miarę sprawnie stanie, no to w kolejnym odcinku będziemy mm, kupowali naczepy do wszystkich pracowników tych garaży, y, w których nie ma, a chyba w 3 czwarte garaży nie mamy. Zresztą tu sami teraz widzicie liczba garaży 15, liczba ciężarówek 74, ilość naczep 37, z czego odejmijcie 5, bo 5 jest w Warszawie, które są jakby moje i pracownicy ich nie mają do do dyspozycji. W zasadzie te naczepy mogę im przenieść, skoro z nich nie korzystam. Tu akurat w przypadku naczep możemy tak zrobić. Także moi drodzy, no jak widzicie, jak widzicie, opcja jakaś, e, jakaś jest. No to chyba tyle z takiego sprawozdania. Myślę, że tu Wam wszystko pokazałem, co jak robiłem. Zatrudniliśmy pracowników. Zwolnić nikogo nie zwolniliśmy, bo jeszcze nie jestem zdecydowany. To znaczy nie chciałbym zwalniać pracownika tylko dlatego, że jemu się gdzieś minus trafił, a trafił mu się minus, dlatego że nie ma własnej naczepy. Bo to, to ja jestem winien jako szef tego, że pracownik nie ma naczepy, a nie sam pracownik. Także dopiero damy szansę, jak kupię te naczepy do wszystkich pracowników, odczekam parę dni czasu gry, prześpię się wiele razy i zobaczymy. Jeżeli nadal będzie jakiś pracownik, mając naczepę, robił, generował minusy, to wtedy go po prostu zwolnimy. I to będzie uczciwe, to będzie sprawiedliwe. No nic, to tyle w tym odcinku, czyli w odcinku z kolejnym, którym będę zdawał wam relacje, to będzie odcinek, w którym pokażę Wam swoje ciężarówki, jak je przerobiłem. Jeżeli drogi widzu do tego czasu oglądasz, to też daj znać, czy chcesz, abym kupił ten tego DAFa dopiero na 29 levelu. Już ten najlepszy model, bo te, tego też dotyczy ten odcinek. No i będzie mi miło oczywiście, jak drogi widzu, zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jeśli masz jakieś pytania, to również napisz w komentarzu, to wtedy też w serii pytania od widzów nagram dla Ciebie odpowiedź, pokażę Ci co i jak. Pamiętaj, nie ma głupich pytań. Każdy jakoś tam zaczynał. Ja też wielu rzeczy się musiałem uczyć metodą prób i błędów. Wiele rzeczy też wy mi podsunęliście w komentarzach, za co jestem mega wdzięczny. Testowałem te rzeczy, faktycznie też działają. I o to w tym chodzi, żeby sobie wzajemnie pomagać. Trzymaj się wspaniałego dnia wieczoru czy kiedy to oglądasz. Do następnego odcinka, cześć.